Witaj, zdrowiająca czystość ponad życie. Witaj. Bogu, dziękujemy Ci za 120. rocznicę urodzin błogosławionej Karoliny. Uczyniliśmy to teraz przed Eucharystią, słuchając akatystu, który został przygotowany przez młodzież, która uczestniczy w miasteczku modlitewnym, a tekst został przysłany specjalnie na urodziny błogosławionej Karoliny przez księdza Grzegorza z diecezji łódzkiej jako jego dziękczynie za to wszystko, co Pan Bóg uczynił przez błogosławioną Karolinę dla niego. Myślę, że słuchając tego akatystu mamy szansę to, co Jan Paweł II powiedział, aby się spotkać, trzeba się napatrzeć. Myśmy się nasłuchali, spotkali Karolinę, zobaczyli jej życie wyśpiewane w tym akatyście, zobaczyli piękne cnoty, które ona swoim życiem zaprezentowała, przeżyła, a nas też zachęca, abyśmy poszli tą drogą, ponieważ ta droga prowadzi do pełni życia, pełni szczęścia i radości. Teraz, kiedy jesteśmy tutaj pielgrzymami na tej ziemi, ale mamy wielką ufność, że kiedy przejdziemy przez tą drogę pielgrzyma, to będziemy, bez względu na to, ile będziemy mieć lat, będziemy też mogli zażywać pełni szczęścia w niebie. Przeniknięta naturalną prostolinijnością. Witaj, służąca dobrą radą i pomocą. Witaj, pomnażająca otrzymane od Boga dary i talenty. Witaj, promieniująca naturalnym blaskiem dobroci. Witaj, obdarowująca innych swym duchowym bogactwem. Witaj, męczennico, dziewicza. Jako że życie Twoje było wypełnione żmudną pracą i modlitwą w domu i parafii, naucz i nas, nasza czcigodna patronko, wychwalać dobrego Boga, który w Tobie zostawił nam wspaniały przykład do naśladowania, abyśmy mogli żyć i śpiewać dziękczynne Alleluja. Kiedy wybiła godzina Twej męki i odejścia z tego świata, do ostatnich chwil życia zmagałaś się i walczyłaś, aby być wierną Bogu, nawet za cenę życia. I stałaś się męczennicą w obronie czystości. My zaś z podziwem i zadumą serca oddajemy Ci chwałę, śpiewając z wiarą. Witaj, odznaczająca się prawdziwą pobożnością. Witaj, rozmiłowana w modlitwie różańcowej. Witaj, odwiedzająca chorych i starszych. Witaj, często przystępująca do wynagradzającej komunii świętej. Witaj, śpiewająca do dzięki nieszpory przy swojej pracy. Witaj, należąca do bractwa wstrzemięźliwości i apostolów. Witaj, prowadząca młodzieżowe koło róży. Witaj, wiodąca we wszystkim pobożne życie. Witaj, z wielkim zapałem ucząca zasad wiary swoje rodzenie.
wrócę do pierwszej komunii świętej dzieci w parafii. Witaj, zachęcająca rówieśników i starszych do czytania książek. Witaj, propagująca czasopisma religijne. Witaj, męczennictwo, dzień.